Witam, witam. Czas na pierwszy dzień turnieju. Podbite ulepszenia trzygwiazdkowe bez czerwonego. Nie będę dzisiaj patrzył, albo dobra, zobaczmy, jakie obrony póki co królują. Oczywiście to nie są obrony, które mają doliczone punkty, bo jeszcze tych punktów nie było, ale mamy Belit, mamy właśnie tą Sowę. Tu jest dosyć podobnie do mojej obrony. Belit, kreskówki, Belit. A widziałem gdzieś praktycznie identyczną obronę do mojej. Tu, Jezu, dokładnie te same postacie. Belit na środku, a nie Brienne. Zobaczymy jutro po doliczeniu punktów z obron. Pewnie jesteście ciekawi, jak moje obrony działają. Otóż nie działają. Czyli chyba wracamy do standardów. Pierwszy dzień na E, a później obrona będzie się dźwigać. Fantastycznie, no jeden atak, jedna porażka. Niby nic wielkiego, ten gość nie ma. Dwie postacie na podwójnym. Zobaczymy, kogo przyjdzie mi bić. Walka numer jeden. Okej, okay. Mono zielony. Lech. Ciebie nie potrzebuję. Ty zostajesz. Teraz tak, mógłbym zabrać... Czy tu są kreskówki? Nie. Ale... Jeśli bym wziął ciebie, to może by to miało ręce i nogi. Sorry, przy pierwszej obronie, przy pierwszej drużynie muszę chwilę pomyśleć. Dobra, potrzebuję medyka. Tym medykiem może być też Belit do dezaktywacji, ale no gdyby to był szturm, wziąłbym generała Yin. Dobra, weźmy Belit jako kreskówkę. I ty do uderzenia snajpera i też jako kreskówka? Kurde, uważam, że za dużo... A, czekajcie. Dobra, miałem zupełnie inny pomysł i to jest dosyć ciekawe. Jest taki medyk, nazywa się Vergiliusz. I on na pierwszym ładunku, czyli po sześciu klockach, nie dość, że leczy, to jeszcze daje obronę przeciwko naturze. I może w ten sposób bym spróbował. Także mam i maga, i styksa na sześć klocków. O wow, i nawet zaczynam od diamentu. Tu będę miał diament kolejny. No słuchajcie, to jest plansza z serii idealnych. Niestety Fajes i tak odpali. Tu nie widzę za bardzo możliwości, żeby go zdjąć. Chociaż... Ach, no musiał ten pizdziec. Ach. No i teraz, czy niebieskie mi wystarczą? Będę miał podbicie ataku. Oni też mają 499, ale jest podział obrażeń. Ty jesteś łucznikiem, masz mocne przebicie. Zaryzykuję. O, wow. Nie weszło. Dziwne. W obronie by weszło. I w tym momencie już nie mam klocków. Także z idealnej planszy jest syf. Dezaktywujmy to. Zróbmy tak. Muszę wybić tanka tutaj jak najszybciej. Oczywiście nie załadował mi się mój atakujący. I teraz jeśli chcę go załadować, to puszczę combo. Chciałbym w ogóle odpalić fioletową bombę. Ale wtedy pójdzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. W najgorszym wypadku osiem klocków, a prawdopodobnie więcej, więc muszę tak zrobić, żeby go dobić. Okej, okay. Ledwo. Zróbmy tak, żeby pozbyć się czerwonych. Chwilowo jestem chroniony. Okej, okay. Nie robią mi dużo. O Jezu, nie ten ruch. Chciałem wymusić Zarel, żeby uderzyła, póki mam podbitą obronę. No i to może być porażka. Także można dostać planszę idealną, można nic na niej nie zrobić. Dobra, czy Vergil mi to przeżyje? O Jezu, no zaraz nie będę miał nic bijącego. No. No. Ta. I... Okej, okay. Na szczęście nie w Baltazara. Dobra, za rolę jestem w stanie wybić. Chcę wybić Zarel. Dobra, zatrzymam go. Może go przeładuję na drugi ładunek. Dobra, nie w Baltazara. Okej. Okay. No tak czy inaczej był podział. Dobra, tego jestem w stanie zdjąć. Ona zginie od zielonych. Ten mi rzuci podział i obniżenie obrony na mnie, bo go smyrnę klockiem.
A ją dobiję. Okej. Dobra. Aha, dobra. Przeładowałem go przecież. Dobra. Robimy tak. Im dam też obniżenie obrony i podział. A myślałem, że się załaduje. Dostałem kumulację. Czekajcie, kogo oni mieli? Czy on też rzuca kumulację do... A nie, dobra, on po prostu obniżenie. No to ciężko mi będzie coś tu załadować. No nie wiem. Mam niby te fiolety, ale one nic mi nie dadzą. Dobra, tu mam zielone. A, tylko, że ten mnie uderzy w podział obrażeń, co nie jest zbyt pozytywne. Zielony? Nie. A myślałem, że może zielony od dołu by się pojawił. O, Baltazar ginie. Ile osób mnie bije? Nikt. No to jestem w stanie się uleczyć. Dobra, zablokujmy podbicia. Potrzebuję fiolet. Jezu, pierwsza walka już się ciągnie. Ten Gnomer to w ogóle, to jest tak fatalna postać. Kiedyś się jarałem, że to postać bardzo szybka i w ogóle rewelacja. Dobra, wybiję tu. Że bardzo szybka postać. No tak, tylko jak nie macie tutaj do dyspozycji oddziałów z maną, to jest główną postać. Porobione. O matko, jakie małe punkty. Walka numer dwa. A czekajcie, ile tam było przełamań podwójnych? Jedno. Zobaczmy w drugiej walce. Już trzy. No to pewnie w kolejnej walce będzie pięć. Dobra, czy potrzebuję tutaj Jokohainena? Totalnie nie. Kurde, miałem Akile zrobić. A mam leczenie. A w sumie może z Roxią sobie zagram? Ona niewiele będzie tu robić, ale będzie rzucać kumulację. Zagrajmy tak. Wszystkiego najlepszego. To znaczy wszystkiego dużo, chciałem powiedzieć. Zielony od dołu? Nie. No dobra, mam ten niebieski. Zrobię tak, licząc, że coś się pojawi na dole. No, to się pojawiło. A mogę się uleczyć, tylko że tu nie ma nikogo niebieskiego, więc zielonego, sorry. Więc na razie nie potrzebuję się leczyć. Tu jest szansa znaleźć zielony. Ale w sumie tu też. Okej. Ten zielony jest. Dam sobie teraz te podbicia, licząc, że Helo zginie. No zginąłby, gdyby się nie uleczył. Dobra, Roxia teraz nie jest w stanie nic wybić. Ale. W ogóle, po co ja celuję w Poppy? Ja się jej nie boję. Tej nie chcę. A w niego puśćmy klocki. Teraz uderzmy. To jest Łotrzyk? Nie, Ranger. A gdzie będę miał klocki? No mam fioletowe. To walnę tu. Spróbujmy tak dobić Zarel. Ach, kurde, wszystko ginie. Wszystko ginie, nic nie chce jej dobić. Dobra, to jeszcze raz to zrobię. Bo jej nie chcę tutaj. Nie chcę cię widzieć. Dobra. Teraz fioletowymi w Baltazara ją dobiję. Mogę załadować nawet Baltazara. Tak. Ta, ojojoj. Ważne, żeby jego załadować. Tak. Git. Teraz zrobimy tak. Tak. I patrzcie, jak się dzieje magia. Boom. I boom. To jest magia. I to jest 2 minuty na walkę, a nie 7. Walka numer 2 to była. Teraz będzie 3. A kto dalej? 4 postacie na podwójnym przełamaniu. Ale ten skład wydaje się spoko. Jehana. Przydałaby się dezaktywacja na Reketrę, ale... No właśnie, ale co? Czekajcie, nie mam niebieskiego diamentu. Czy opłaca mi się go składać, czy iść w tą bombę? Pójdę w tą bombę. Rewela. Nadal mam ochotę pójść w tą bombę. Bo to zrobi bardzo duże combo. Ależ.
Ależ klocków w moich kolorach. Dobra, tu mam zielony i fioletowy. Potrzebuję wybić drzewo. Ale żeby wybić drzewo, to muszę to zrobić tak. I teraz patrzcie, jak się dzieje magia. Zróbmy tak, tak. Oczywiście nakładamy efekt Roxion. Teraz bijemy, mając te wszystkie podbicia. O Jezu, jakie małe. Biję w reketrę, bo jest żółta, więc dostanie więcej obrażeń. Zginęła, a drzewo dalej żyje. Dobra, wodnik będzie mnie bił. Ale ja mam tajną broń. Dwa zielone klocki. Drzewo nadal ma efekt, więc załatwmy drzewo, bijąc wodnika. I teraz ten Walker. On chyba aż tak dużo mi nie zrobi. Będzie bił trzech. Jestem w stanie złożyć i zielony, i niebieski? Nie. Więc zrobię po prostu tak. I tak. No i tu już nie mogę tego przegrać. Porobione. I walka numer 4. O, Bane w ogóle bez przełamania. To jest dosyć ciekawe. No dobra, tu jest Ganyu, który będzie wkurzający w porównaniu do innych tanków. Zastanawiam się, czy warto zabrać drugi fiolet, ale chyba nie, z tego względu, że Ganyu będzie w niego ładował mocniej. Bo ewentualnie kogo miałbym z fioletów? Akile chciałbym zabrać, ale jej nie skończyłem. Drzewa mef nie załaduje. Tyrum mógłby zrobić unik. No nie bardzo mam dobry fiolet. Więc spróbuję zostać przy tym samym składzie. Trzeba było iść tym fioletem. Dobra, zróbmy tak. Będę miał prawie niebieski. No chciałbym zrobić proponowany, ale wiecie, co się stanie. Wtedy odpalę pandę. O Jezu, naprawdę. A ty co dajesz na tym ładunku? W sumie mogę cię załadować na jeszcze jeden. Tu nie powinno się stać nic złego. Dobra. Teraz mamy maksymalne podbicia. Dawajcie jeszcze zielone. I zróbmy tak, tak i tak. No i to było niezłe. Kurde, ta Roxia jest niezła w tym trybie. Teraz tak, czy mogę Roxię jeszcze raz załadować? Tak, żeby nie załadować Bane'a. Nie, chyba muszę bić. Dobra, spróbujmy go zdjąć, póki mam podbicia. On nie ma talentów. Luz. Teraz Federinho. Na razie nie odpalam leczenia, bo mam wyższe podbicia obecnie. Git. No i tu mam zielone. O panie. Teraz to się porobiło. Patrzcie, za ile klocek walnie. Za 600. W sumie mógłbym tu zagrać jeszcze z kimś, kto podbija atak. To by było niezłe. Ostatnia walka. No i to jest mocny skład. Jest Jokohainen, więc w teorii mój Delgun jest bez sensu. Mógłbym zabrać Kwazira zamiast Delguna. Delgana, przepraszam. Dezaktywować mogę z trzech kart, ale kurde. Nie wiem, czy tu warto brać Jokohainena. Mogę się nie przebić zielonymi. Inną dezaktywację mam fioletową. Mam w sumie też zieloną. Może bym musiał po prostu zieloną. Tak, tylko zastanawiam się, co z tym Delganem. Może faktycznie za niego Kwazira. Chociaż kurde, wiecie, to działa. Jezu, ten to zginie na strzała. Na strzała z plaskacza. Kwazir by zablokował Don, ale w sumie z drugiej strony, gdybym miał zielone, to tą Don może jestem w stanie wyciągnąć.
Mam leczenie. Bo jedna sowa i tak będzie. I co dalej? Chyba, żebym na dwa quasiry grał. Dobra, ryzykuję. Idę tak. Dawać zielony diament. No, piękny jest, nie? Idę w ogromne combo. No dobra, i ona odpali. Ja nie będę miał zielonych. I wszyscy wiemy, co tu się wydarzy. Kolejne combo muszę złożyć. Okej, jest zielony dla Delgona. Potrzebuję jeszcze jednego zielonego. Jeszcze jednego. Okej, mam ten zielony. Nie mam jeszcze gotowej dezaktywacji. Kurde, najgorsze jest to, że... Okej, mam inne zielone. To już teraz użyję specy. Nikt z... Tak, nikt zwykłym ciosem mnie nie dezaktywuje. Zróbmy tak. I tak. Dobra. Teraz jest ten problem, że jeśli w nią zaspecuję, to nie dobije Don. A potrzebowałbym zaspecować na przykład tu, albo w Jokohainena. Chyba w Jokohainena. Jezu, nadal nie? Zielony na dole, czy zielony w Jokohainena? Ile rund masz jeszcze? Dwie. Cześć, Kitku. Dobra. A to teraz zróbmy to. Tak, i Don powinna zginąć. Idealnie by było zdjąć jeszcze, wiecie kogo, Jokohainena. A, on zrobił opór, to nie zdejmę go. Jeden klocek za sze... Nie. A czekajcie. Tak. Jeden klocek walnie go za 600, może? Nie, bo nie ma obniżonej obrony. Ale dobra, próbuję w ten sposób. Za 450. Aj, skubaniec. Jeszcze się uleczył z pasywki. No dobra, on mnie dezaktywuje. Zróbmy to tak. Nadal jestem w stanie go przyspecować. Z tym, że ma podbitą obronę. I w tym momencie moje podbicia będą olkad... Wiecie czego? Nie mam w niego klocka. Tak, ty mi giniesz. Ale jego powinieneś... No fucking way. Naprawdę. Dobra, czy to go dobije? A ona bije tym mocniej i ma mniej many. No dobra, to zostawmy manę na... Tak, zostawmy na nim manę. Zróbmy tak. Uf. Tu będę miał tylko leczenie, ale podciągam zielony. Potrzebuję więcej leczenia. W tym momencie ona będzie leczyła, to mogę sobie puścić klocki w nią. Tylko czy to cokolwiek mi da? A czemu miałoby mi nie dać, no? Dobra. I teraz tak, w sumie to muszę czekać na podbicie. Ups. Dobra. Jeszcze raz go załaduję. No, 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 no. Git. Mam dostęp do niebieskich, ale tylko jednych. Okej, dwóch. I to jest super. A teraz tak. Dobra, czekam z podbiciem krita. Muszę się leczyć jak głupi. Mam te fiolety pod nią. Ale dobra, zróbmy tak, żeby przyszykować sobie jeszcze niebieskie i się wyleczyć. Teraz mam podbicie krita. Tylko muszę coś załadować. No nie opłaca mi się teraz używać specy, jak tu nie ma nic. A, czekajcie, medyka miałem użyć. Dobra, fiolety się pojawiają. Ona nie bije, więc zaczekam. Zróbmy to tak.
Schodzi już z niej podbicie? Nie, a mi zostaje mało czasu. Dobra, zróbmy tak. Tak, dajmy jej kumulację. No i się pośpieszyłem. Okej, okay. Jezu, ona dała manę. Przepaliłem niepotrzebnie klocki. To zróbmy tak. I... To był gówniany atak. Może ten będzie lepszy. Ten był dużo lepszy. I porobione. No, tu była niezła przepychanka, ale udało się wygrać. Ten skład nie jest zły. Jedynie najlepsze 5%. Dosyć dużo tracę do pierwszego miejsca. Ale... Jeśli obrony by zaczęły działać, to jestem w stanie powalczyć gdzieś tam o fajne miejsce. Dajcie znać, jak wam poszło. Dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.